Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 18. sesji Rady Miejskiej w Poladowie na podstawie list obecności. Stwierdzam, że jest nas 13 radnych, bo jest kolegów nieobecnych, a więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady i podejmować stosowne uchwały, ale jeszcze potwierdzimy to poprzez głosowanie. Proszę potwierdzić swoją obecność. Obecnych 13 radnych. Serdecznie witam na obradach dzisiejszej sesji pana Dariusza Kędzierskiego, radnego Rady Miejskiej. Witam serdecznie pana Wiesława Legodę, radnego Rady Miejskiej. Witam pana burmistrza Grzegorzewskiego. Pana Piotra Górniaka. Serdecznie witam panią skarbnik, panią Marię Zajśmik. Witam panie dyrektor, panią dyrektor powiedzmy pana Andrzej Szmyder. Panią dyrektor MOPS, panią Serwiecińską. Witam was, szanowni radni. Witam sołtysów. Witam pana Krzysztofa i panią Kamilę. Oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w obradach dzisiejszej sesji. Szanowni radni, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Czy są, panie burmistrzu, jakieś uwagi do tego porządku? Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Wnoszę o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o jedną uchwałę, a ona dotyczy w sprawie ustanowienia znaku graficznego logo gminy Polanów oraz zasad jego stosowania. Wczoraj na wspólnych komisjach, wszystkich komisjach Rady Miejskiej mówiłem o tym, tu Wysoka Rada otrzymała stosowne dokumenty, jednakże w porządku obrad ta uchwała nie była. W związku z tym zgłaszam o rozszerzenie tego porządku o tę uchwałę. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Kto jest za tym, żeby porządek obrad został poszerzony o projekt uchwały nr 148? Proszę o głosowanie. Rozszerzyliśmy w ten sposób porządek dzisiejszej sesji o dodatkowym projekt uchwały nr 148. Do oglądu był protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej, nie miałem uwag, a więc ten protokół przyjmujemy bez odczytania. Bardzo proszę pana burmistrza Grzegorzewskiego o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Bardzo proszę panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ostatnia sesja Rady Miejskiej miała miejsce w tamtym roku, 20 grudnia. Czyli co w międzyczasie się wydarzyło? Przede wszystkim chyba wszyscy wspólnie witaliśmy Nowy Rok. Ja jeszcze raz z tego miejsca chciałbym Państwu życzyć wszystkiego najlepszego, aby ten nowy 2020 rok był dużo lepszy od minionego. Szanowni Państwo, również początek roku, styczeń, to tradycyjnie organizowany wspólnie przez parafię Polanów i gminę Orszak przy Króli, który gromadzi sporą liczbę mieszkańców, ale również gości, którzy przyjeżdżają na tą uroczystość. Jest to nie, bez wątpienia promocja naszej gminy. Tradycyjnie gmina Polanów uczestniczy również w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dzisiaj widzę, że również są dwóch pracowników Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Chcę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować pani dyrektora Ani Szmyter i panu Wiesławowi za to, że tak mocno
się zaangażowali, ale tradycją jest również, że dzień przed orkiestrą również strażacy z gminy Kolanów, tutaj z naszym prezesem, panem Dariuszem Kalinowskim, rozpoczynają ten turniej przygotowujący do orkiestry i również był organizowany turniej siatkówki strażaków, również były licytacje. I Państwo na pewno o tym wiecie, że była suma zebrana 27 524 zł 95 groszy. Wszystkim tym, którzy uczestniczyli, wspierali orkiestrę, wolontariuszom bardzo serdecznie dziękuję, a szczególnie tym osobom, którzy tutaj otworzyli serce poprzez wkład do puszek, bo wspieraliśmy naprawdę na bardzo szczytny cel. Szanowni Państwo, również mieliśmy bardzo miłą uroczystość 14 stycznia, na którą wszyscy radni otrzymali zaproszenie. W naszym zespole opieki zdrowotnej było przekazanie w sposób oficjalny, uroczysty, nowego nabytku karetki pogotowia, która została zakupiona ze środków Ministerstwa Zdrowia w kwocie 400 tysięcy. 50 tysięcy zostało dożonych ze środków Zespołu Opieki Zdrowotnej i cieszę się i dziękuję tutaj panu dyrektorowi drodzy Markowi Stachowiczowi, ale również ministrowi zdrowia za to, że dostrzegł gminę Polanów i potrzeby. Ta karetka już jeździ nie tylko na terenie operacyjnym gminy Polanów, ale również wyjeżdża do sąsiednich gmin, ale również jeżeli jest taka potrzeba i dyspozytor wysyła ją również poza granicę naszego powiatu, naszego województwa, bo również operuje w obszarze gminy Miastko i gminy Kępice. Bardzo dobry nabytek. Nasze karetki są już mocno zużyte i niewątpliwie będą służyły tutaj naszym mieszkańcom, ale również mieszkańcom tutaj powiatu i bardzo się z tego cieszę. Koniec poprzedniego roku to, proszę Państwa, intensywne zamykanie inwestycji, które były prowadzone na terenie gminy Polanów. Mieliśmy przed zarządem wojewódzkim wprowadzoną inwestycję w Jacinkach i takim rzutem na taśmę ta inwestycja została zrobiona. Wczoraj nawet jeszcze mieliśmy spotkanie tutaj z panią radną i z panią sołtys i w niedługim czasie, kiedy warunki atmosferyczne pozwolą, wszystkie usterki, które były zgłaszane, które mamy zapewnienie, zostaną usunięte. Również, Szanowni Państwo, w dalszym ciągu była kontynuowana remont czy przebudowa drogi Cetyn-Rosocha-Polanów. Teraz w tych warunkach atmosferycznych została wstrzymana, ale tutaj wspólna inwestycja powiatu i gminy Polanów nie zagraża terminu wykonania tego zadania. I tutaj również dobra informacja dla tutaj mieszkańców ulicy Zacisze, że niebawem ruszymy właśnie z remontem tej drogi, która spotka się z drogą powiatową w okolicach Bielni. Także myślę, że to do miesiąca maja zostanie wykonane. Również, Szanowni Państwo, to co macie dzisiaj w obradach sesji, między innymi jest również uchwała odnośnie likwidacji szkoły podstawowej w Żydowie. To Państwu muszę poinformować, że również odbyłem wspólne zebranie z rodzicami, z dyrekcją szkoły i nauczycielami oraz z panem dyrektorem Dariuszem Kalinowskim, gdzie poinformowaliśmy o tym, że na najbliższej sesji właśnie stanie ta uchwała. Myślę, że więcej informacji przy tej uchwale otrzymacie Państwo, dlaczego taka decyzja. To tyle w telegraficznym skrócie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Polanów za 2019 rok. Szanowni radni, otrzymaliście tutaj informację dotyczącą tych średnich wynagrodzeń. Wczoraj na komisjach ten temat był również poruszony w sprawie uwagi do tego, co przedstawił pan dyrektor Dariusz Kalinowski. Pani Dariusz, czy coś do uzupełnienia?
to sprawozdanie przekazane do Wysokiej Radzie zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym, zgodnie z artykułem 30a Karty Nauczyciela i tego sprawozdania są, w tym sprawozdaniu podobne są wynagrodzenia dotyczące nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stażysta, kontraktowy, mianowany, wyprowadzany. I mówiąc w gminie Polandii, jeżeli chodzi o wynagrodzenia zarówno od stycznia do września, a potem ze względu na podwyżkę od września do grudnia, mieścimy się w tych widełkach i przekraczamy średnie wynagrodzenia, które obowiązują w karcie nauczyciela. Więc spełniamy wszystkie warunki. Dziękuję bardzo. Są pytania do pana dyrektora? Nie widzę. Proszę przewodniczącego z Rady o pracy Rady Miejskiej Polonek za 2019 rok. Szanowni radni, szanowni sołtysi, szanowni państwo, poprzedni rok był rokiem, w którym odbyliśmy 14 posiedzeń sesji Rady Miejskiej, na których to sesjach podjęliśmy 118 uchwał. Głosowaliśmy nad 118, wszystkie 118 zostały przyjęte. Frekwencja radnych, tak jak państwo macie załączone w tabelach, jest zadowalająca, ponad 93% frekwencji obecności. Niektóre nieobecności są usprawiedliwione ze względu na chorobę, czy możliwość uczestniczenia w obradach dzisiejszej sesji. Muszę państwu powiedzieć, że plan pracy, który mieliśmy do wykonania jako Rada Miejska za rok 2019 wykonaliśmy właściwie. Poszczególne komisje pracowały w ilościach tych, które należało podejmować decyzje. No wiadomo, że najbardziej taką obciążoną komisją to jest Komisja Budżetowa, Infrastruktury, 18 posiedzeń. Reszta komisji pracowało zgodnie z planem i ten wykaz, szanowni radni, szanowni państwo, macie. Poruszali się na sesjach różne zagadnienia wynikające z planu pracy dotyczące funkcjonowania gminy, a więc zagadnienia dotyczące planów inwestycyjnych, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, wypoczynku, spraw społecznych. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za współpracę panu burmistrzowi Grzegorzowi Lipskiemu. Ta współpraca układa się od wielu, wielu lat i muszę państwu powiedzieć, szczególnie dla tych radnych, którzy są pierwszą kadencję, że od wielu właśnie kadencji współpraca pomiędzy Radą Miejską a panem burmistrzem układa się w sposób właściwy. Pan burmistrz jest dobrym gospodarzem tego majątku, który posiada gmina. Dziękuję bardzo serdecznie, panie burmistrzu. Chciałem serdecznie podziękować zastępcy burmistrza pana Piotra Górniaka, który w wielu sprawach inwestycyjnych, jak również współpracy pomiędzy radnymi sołtysami na terenie dużo pracy poświęca. Dlatego też bardzo serdecznie panie Piotrze dziękuję. Na bezpieczeństwie finansowym gminy pracuje pani skarbnik, pani Marta Zaślic. Dlatego też serdeczne podziękowania pani skarbnikowi, wszystkich radnych sołtysów za trzymanie w ryzach budżetu gminy. Dziękuję serdecznie. Chciałbym serdecznie podziękować tu obecnym radnym Rady Powiatu, bo to co widzimy nawet na dzisiejszej sesji, obecność panów jest zawsze na sesjach rady, dlatego też ta współpraca. Wszystkie przekazy, które płyną z gminy do powiatu są właściwie przekazywane. Dlatego pani Dariusze, pani Wysławie, serdecznie panu dziękuję za współpracę z Radą Miejską Planową. Chciałbym serdecznie podziękować panu zastępcy, panu Andrzejowi Rybykowi, który mnie wspiera działania, także serdecznie dziękuję. Praca Rady opiera się na przewodniczącej komisji, którzy odpowiadają za pracę komisji, noszą dużo pracy, zaangażowania osobistego. Dlatego też wszystkim przewodniczącym Komisji Rady Miejskiej chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować. Dziękuję wam bardzo. Rada Miejska liczy 15 radnych. Aktywność tych radnych
zaradność oraz udział w sesjach jest wskazany. Dlatego wszystkim radnym serdecznie dziękuję za pracę w komisjach i w sesjach radnych. Dziękuję serdecznie wam, koleżanki i koledzy. Duże ukłony, duże podziękowania kieruję w stronę sołtysów, bo sołtysi są tym łącznikiem pomiędzy właśnie mieszkańcami poszczególnych sołtys, radnymi, radą miejską. Wasza obecność na sesji, którą tu wnosicie swoją wiedzą i swoimi problemami, są dla nas wskazówką do dalszej pracy. Dziękuję wam, szanowni sołtysi. Dziękuję pani Ani, pani dyrektor Powisu i pani dyrektor Komopsu za aktywny udział. Jutro będzie taka uroczystość jeszcze, którą postaram się z panem burmistrzem jeszcze uwzględnić wszystkie obecne wszystkich państwa dyrektorów, dyrektorów szkół na podsumowanie, które będzie pan burmistrz. Szanowni radni, szanowni goście, szanowni państwo, chciałem wam serdecznie podziękować za atmosferę, którą wnosicie w obradach sesji i poza sesją. Naprawdę jestem dumny z was, z waszej postawy, z waszego zaangażowania w pracę Rady, jak również kultury osobistej, którą na co dzień możemy doświadczać nie tylko w sesjach, ale i w codziennych kontaktach. Serdecznie wam z tego miejsca dziękuję. Również to kieruję do państwa, również radnych i do nas wszystkich obecnych, bo byśmy dalej tak pracowali, a czasy są, tak jak to pan burmistrz podkreśla, no na pewno trudniejsze niż w poprzednich latach. Ten budżet jest budżetem takim, że musimy patrzeć na każdą złotówkę, bo tych pieniędzy za dużo nie ma, a wydatki są duże. Niektóre zadania są scedowane na samorządy, dlatego też racjonalna gospodarka finansowa jest podstawą bytu gminy i rozwoju naszej gminy. Serdecznie wam wszystkim z tego miejsca dziękuję. Dziękuję również pani sekretarz, pani Kamili, panu Krzysztofowi za pracę taką techniczną, obsługę sesji, to wszystko, co prowadzicie. Jeszcze pani Kamila, panią Olgą, są pracownicami, które obsługują radę gminy. Dlatego też pani Kamilę proszę przyjąć serdecznie podziękowania. Krzysztof, również serdecznie dziękuję. Zapraszam z tego miejsca, pan to na pewno powie, na jutrzejszą uroczystość, która będzie się działo się wspólna tego. Szanowni państwo, informuję państwa o ilości i treści interpelacji, zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji Rady Miejskiej. Wpłynęły interpelacje, są niektóre tu obszerne, ale uzgodnię z panem radnym, panem Przemysławem Szelewskim, że niektóre rzeczy tylko hasłami wypowiem. Interpelacja o wykonanie prac porządkowo-remontowych na drodze powiatowej. W imieniu swoim oraz mieszkańców okręgu wyborczego nr 2 zwracam się z prośbą o wykonanie następujących prac na drodze powiatowej. To jest ulica Kolejowa, Dworcowa, Mokra, Kolanowie. Wyprofilowanie, zagęszczenie przy użyciu sprzętu nawierzchni drogi gruntowej w kierunku ulicy Świerczewo. Uzupełnienie ubytków na całej długości ulicy Kolejowej, w tym profesjonalna naprawa ubytków przy zapadających się studzienkach. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej polegające na usunięcie zanieczyszczeń w postaci piasku, śmieci na całej ulicy Kolejowej. Naprawę ubytków nawierzchni przy ulicy Mokrej, wyznaczenie terminu przeglądu drogi powiatowej ulica Kolejowa oraz Dworcowa z uwzględnieniem udziału pana burmistrza, mojego oraz mieszkańców, wskazanie daty remontu tych dróg, ustawienie słupków parkingowych przy ulicy Dworcowej. Właściciel nieruchomości informował, że klienci banku postawiają swoje pojazdy bez portfela przy jego wjeździe i wejściu do posesji albo w okresie zimowym podczas. Ale proszę o uwagę. Odśnieżania chodników teren przy wyżej wymienionej posesji zostaje pomijany z powodu parkujących tam pojazdów. I montaż progów zwalniających na ulicy Mokrej. Jest to prosty odcinek drogi. Kierujący jadąc z gór nadmiernie rozpędzają swoje pojazdy, powodując zagrożenie dla osób pieszych. To jest jedna interpelacja. Pani Przemku, zgadza się? Zgadza się. Tak.
Interpelacja następna w imieniu również swoich mieszkańców. Proszę o wykonanie następnych prac na terenie okręgu wyborczego nr 2, bo budowę drogi przy ulicy Koszalińskiej poprzez ułożenie płyt jębło, tak jak miało to miejsce przy ulicy Słabieńskiej Kinieja. Ustawienie koszy na śmieci oraz dwóch ławek przy ulicy Mokrej. Na tej długości drogi nie ma ani jednego kosza ławki. Następnie naprawę nawierzchni drogi gminnej usytuowanej przy ulicy Mokrej 1 za plebanią. Montaż barierki ułatwiającej zejście lub wejście osobom starszym, młodzieży szkolnej, matek z wózkami czy dzieci korzystających z załącznika ulicy Zamkowej z ulicą Mokrą oraz w miarę możliwości wyrównanie nawierzchni na tym łączniku. Usunięcie pniaków z ulicy Dworcowej w miejsce posadzenia nowych drzewek, które ociekną wizerunek ulicy. Ustawienie znaków bądź zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Gradowe Wzgórze oraz od strony szkoły przy owym skrzyżowaniu ustawienie progu spowalniającego lub inne przeszkody powodujące wyhamowanie pojazdu przy tym skrzyżowaniu. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Gradowe Wzgórze po obu stronach osiedla. Mieszkańcy tego osiedla wieczorami nie czują się bezpiecznie. Podczas tegorocznego strojenia miasta eliminacjami proszę o zawieszenie iluminacji na lampach osiedleniowych wzdłuż ulicy Koszalińskiej, do końca tej ulicy Koszalińskiej i zabezpieczenie środków finansowych na sukcesywną rozbudowę profesjonalnego i w pełni działającego monitoringu miejskiego na terenie miasta Polanów, obejmującego przejścia dla pieszych, w tym przy szkole podstawie Polanowej oraz wyjazd miejscowości Polanów we wszystkich kierunkach. Rozbudowanie monitoringu zainstalowanego na każdej ulicy Polanowie spowoduje spadek popełnionych przestępstw. Oraz interpelacja w sprawie budowy chodnika, również od pana Przemysła Szyderskiego w imieniu swoim oraz mieszkańców okręgu wyborczego nr 2. Zwracam się ponownie z prośbą o budowę chodnika wzdłuż ulicy Kolejowej od Zakładu Energetycznego do ulicy Bobolickiej. Panie Przemysławie, tak? Zgadzam się? Dobrze. I również interpelacja pana radnego Romana Margielewskiego. Występując w imieniu sołtysa Puszczyna i jego mieszkańców, zwracamy się ogromną prośbą o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Koszalinie w sprawie naprawy końcowego odcinka drogi powiatowej w centrum Buszyna. Informuję, że droga ta w tym miejscu jest bardzo zniszczona. Ma dużo wielkich ubytków wypełnionych wodami odpadowymi, co powoduje, że jest dużo błota. W autobusach gumowego dzieci, młodzież szkolna ma problemy z siadaniem do autobusu szkolnego. Ponadto wnioskujemy również o naprawę fragmentu drogi powiatowej o nawierzchni brukowej na odcinku od przystanku do stawów rybnych wraz z naprawą bądź wymianą przepustu wodnego pod tą drogą. Stan techniczny tej drogi stwarza zagrożenie dla jeżdżących tą drogą pojazdów samochodowych, a rozległe wyboje i kałuże nie pozwalają na bezpieczne poruszanie się pieszych. To jest interpelacja pana Romana, pana radnego, pana Romana Margielewskiego. I szanowni państwo, przystępujemy już do wniosków i zapytania. Zwracam się do państwa sołtysów o wnioski. Pan sołtys Gołgura, proszę uprzejmie. Witam, panie burmistrzu. Ja mam pytanie w dalszym ciągu odnośnie tej naszej nieszczęśliwej drogi. Nie wiem, jak sytuacja wygląda w tej chwili, to zagraża po prostu życiu, bo są dziury, które mają głębokość, to jest 30-40 cm. Ludzie, którzy jeżdżą są na mieli jakieś tam małe wypadki, na szczęście małe, kilka samochodów jest uszkodzonych. Ja wystąpiłem z zapytaniem publicznym do powiatu, bo ponad dwóch tygodniach tam dzisiaj w końcu jakąś szczątkową informację otrzymałem, że ta droga do nich nie należy. Natomiast mnie tego typu odpowiedzi od nich oczywiście też nie satysfakcjonuje, no bo ja nie mogę tego zrozumieć. Każdy pan twierdzi, że faktycznie została przekazana do województwa, żeby tą drogę w jakiś tam sposób przyporządkować do gminy, ewentualnie do powiatu. Z tego co wiem, Rada nasza nie przyjęła tej drogi jeszcze, nie było żadnej ustawy, która ta droga przyjęła, w związku z czym na dobrą sprawę logicznie się wydaje, że ta droga w dalszym ciągu powinna być w powiecie.
I takie tłumaczenie na przykład pana Polickiego z powiatu, że mam sobie sprawdzić w księgach wieczystych, do kogo tak naprawdę te drogi należą, po prostu mnie nie satysfakcjonuje. Mam prośbę do pana, żeby pan w jakiś sposób bardziej energicznie się tym tematem zajął. Tak samo nie wiem, czy by satysfakcjonowała mieszkańców następna taka naprawa, jak do tej pory było. To są po prostu wyrzucone pieniądze w błoto tak naprawdę. No jeszcze jedno pytanie. Ja nie wiem, kto naprawdę tą drogę remontował przez ostatnie kilka lat. To jest też takie było moje pytanie do powiatu. Jakie firmy to remontowały, jaki był koszt przez ostatnie 5 lat? Jeżeli to państwo remontowali tą drogę, to chciałbym też takie koszty poznać przez ostatnie kilka lat, przynajmniej od 1995 roku i kto tą drogę praktycznie na teraz. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani sołtys na sprawie. Ja chciałam zgłosić problem prośbę mieszkańców z ulicy Koszalińskiej. Mamy problemy z autami, jeżeli chodzi o Bogdanów. Mają wyznaczoną drogę tak zwaną kolejową, a jeżdżą dalej ulicą szkolną. Niszczą drogi, hałas jest okropny i mieszkańcy się nie skarżą. Może jakiś znak zakazu tam ustawić. Tak, oni mają nas trudy też rzeczywiście. Mają wyznaczone tam problem. Przed miastem do Masory, tak? Tak, dziękuję bardzo. Państwo, to jest Warbla, proszę. Ja chciałam się zapytać o sprawy takie wczoraj, można powiedzieć, ale one mogą się powtórzyć. Mianowicie wczoraj jakąś taką aurę, która spowodowała, że nie było prądu. Poza tym idzie, natychmiast pompa się wyłącza, jak w naszej małej wsi. Znaczy, nie da rady z tą wodą, ale mamy, ponieważ mamy dużo zwierząt, to tak jakby do 17 trzeba było łapać duży kawałek rynien, ale nie jest to łatwe, bo przy około 100 sztuk jest w samym warunku. Chciałam się zapytać o procedurę w momencie, jak się taka sytuacja dzieje, bo ja zadzwoniłam natychmiast rano o 8. Bardzo było ciężko się zadzwonić do dużo. Proszę mnie wyłączone, panu oponiowcy rozładowałam chyba komórkę. Później tu się radowałam z pana Piotra, pomógł mi już tak, że a to była 17, ale chciałam się zapytać o procedurę, gdzie dzwonić, czy 998, czy to pana kierownicza, bo jakby mamy 28 sołek, a jednak trzeba to uwzględnić załadowanie agregatem pompy tych wsiad, które chcą właśnie zbierać. Dziękuję bardzo. Nie widzę żadnych. Jest jeszcze. Proszę bardzo. Proszę bardzo, panie sołtysie. Ja na prośbę tam skrągu mieszkańców naprzeciwko naszego przystanku autobusowego tam w centrum wsi jest kilka domów i tam za tym przystankiem mamy takie stare, wysokie dość drzewa. Właśnie mieszkańcy prosili mnie, żebym zapytał, czy byłaby możliwość ich drzew, nie już nie wycięcia, ale przycięcia. Chociaż tak do połowy, czy tam jest właśnie na Palorowie drzewka, fajnie przycięte są, bo przy ostatnich wiatrach naprawdę te drzewa polecą wszyscy na budynku. Czy będzie taka możliwość w najbliższym czasie? Dziękuję bardzo. Przecież przystępujemy do podejmowania uchwał. Projekt uchwały numer 18/140/2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Czy są zapytania do pani skarbnik, do pana burmistrza? Ta tematyka budżetowa wczoraj na wspólnych posiedzeniach komisji była szeroko omawiana, dyskutowana, ale jeżeli jeszcze szanownej radni jeszcze chciałbym dodatkowe informacje, to bardzo proszę. Nie widzę. Bardzo proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetowej, prezentuje opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, zaproszenie goście. Komisja wczoraj obradowała wspólnie ze wszystkimi komisjami i podjęła jednogłośnie pozytywne opinie następujących uchwał budżetowych. Uchwała nr 18/140/20 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na rok 2020 rok oraz uchwały nr 18/141
nagłowane na 20 w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej gminy Polanów na lata 2020-2030 oraz uchwały nr 18142 łamane na 20 w sprawie wprowadzenia określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty skarbowej na terenie gminy Polanów oraz uchwały nr 18143 łamane na 20 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie gminy Polanów. Te wyżej wymienione uchwały komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do podejmowania uchwał dotyczących tych projektów uchwał. Projekt uchwały nr 18/140/2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Projekt uchwały nr 18/141/2020 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2020-2030. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Również jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Projekt uchwały nr 18/142/2020 roku w sprawie wprowadzenia określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polanów. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Projekt uchwały nr 18/143/2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie gminy Polanów. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały nr 18/144/2020 roku w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Koszalina propozycji zaliczenia drogi ulicy Różanej do kategorii dróg gminnych. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Zaraz ty za podjęciem tej uchwały. Proszę o głosowanie. Również jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Projekt uchwały nr 18/145/2020 roku w sprawie zaliczenia drogi powiatowej ulica Zamkowa do kategorii dróg gminnych. Te projekty były również omawiane na wszystkich komisjach w dniu wczorajszym. Nie widzę pytań, przystępujemy do głosowania. Również jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Uchwała nr 18/146/2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przekazywane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Polanów. Też było szeroko omawiany ten problem, tylko pan burmistrz wyjaśnił na komisjach. Czy pan dyrektor chciałby coś w tej kwestii dopowiedzieć? Panie burmistrzu, panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowny rado. Ten projekt uchwały pojawia się po raz pierwszy na naszej sesji i chciałbym państwu zakomunikować, że będzie się pojawiał co roku. Ze względu na to, że zmieniły się przepisy oświatowe, a zwłaszcza rozporządzenie dotyczące właśnie tej treści, o której pan przewodniczący przed chwilą wspomniał.
i Rada jest zobowiązana do końca stycznia podjąć taką uchwałę. Stąd też wydaje się, że to, co Państwo mają wpisane na końcu, jeżeli chodzi o formy doskonalenia, są dość bardzo szczegółowe, jak Państwo zauważyli, a to wynika m.in. z wniosków, które przedkładają dyrektorzy placówek finansowych do Burmistrza Polanowa do 31 października każdego roku kalendarzowego, aby uwzględnić te formy, które są przez placówkę oceniane jako właściwe. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze rzeczy, które są wymagane przez przepisy oświatowe, m.in. przez kierunki na przykład polityki oświatowej, które wyjdzie Ministerstwo Edukacji Narodowej. I z taką uchwałą będziemy mieli do czynienia co roku. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Ja się szanownym razem, szanowni państwo, przytoczę oświadczenie zarządu oddziału z ZNP w Polanowie. Wyraża pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Polanowie dotyczącej planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalania specjalności form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Polanowki. Podpisał z poważaniem za zarząd, podpisała pani prezes, pani Ewa Michalska. To są pytania jeszcze dodatkowe do pana burmistrza, pana dyrektora. Jeżeli nie, to bardzo proszę o opinię panią przewodniczącą. Panie burmistrzu, szanowni państwo, na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym komisja przedyskutowała projekty uchwał nr 18/146/20. Ale także projekt uchwały nr 18/147/20. Dyskutowaliśmy o projektach uchwał nie tylko członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, ale ze wszystkimi radnymi, którzy byli obecni na wczorajszym posiedzeniu komisji. Opinia naszej komisji jest pozytywna w przypadku obu dwóch projektów. Dziękuję serdecznie. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 146/2020 roku w sprawie planu dofinansowania form kształcenia. Proszę o głosowanie. Jednogłośnie przyjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały nr 18/147/2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej imieniu Jana Pawła II w Żydowie. Również ten problem, tak jak tu pan burmistrz wspomniał, był analizowany nie tylko na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji, ale wiele posiedzeń na ten temat się odbyło, wiele spotkań i taki projekt uchwały został przygotowany na dzisiejszą sesję. Czy jeszcze ktoś, szanowny radnych, ktoś z państwa sołtysów chciałby dodatkowe wyjaśnienia od pana burmistrza, pana dyrektora? Jeszcze pytania. Bardzo proszę, pani burmistrza. Szanowni państwo, pani przewodniczący, Wysoka Rado. Myślę, że temat podjęcia tej uchwały na pewno tutaj, w tym naszym gronie, nikogo nie dziwi. Od wielu, wielu lat analizujemy i demografię, i sytuację finansową poszczególnych placówek oświatowych. I szanowni państwo, no doszliśmy właściwie do ściany, kiedy możemy takie placówki tak mało liczne utrzymywać. W tamtym roku, pamiętacie, kiedy podejmowaliśmy uchwałę odnośnie obniżenia poziomu organizacyjnego szkoły podstawowej w Żydowie na szkołę 1-1-3. Wspólnie tutaj z panem dyrektorem Dariuszem Kalinowskim, z panem przewodniczącym rady odbyliśmy spotkanie z mieszkańcami, z rodzicami, gdzie tłumaczyliśmy, że musimy to zrobić. Jednocześnie mówiąc, że jest to wielki gest w stosunku do społeczności Żydowa, tak mało licznej, jeżeli chodzi o dzieci, które uczęszczają do tej szkoły. Mieliśmy nadzieję, że obniżenie tego progu spowoduje to, że tych dzieci trochę nam przybędzie. Sytuacja była jednak odwrotna. Zamiast utrzymać czy nawet zwiększyć liczbę dzieci w szkole 1-3, się okazało, że rodzice również mają do tego prawo, przenieśli dzieci do innych placówek oświatowych. Dzisiaj tych uczniów w szkole mamy naprawdę niewiele, dlatego że w pierwszej klasie mamy
Na dzień dzisiejszy mamy dwoje uczniów w klasie pierwszej, mamy pięcioro uczniów w klasie drugiej i mamy, proszę Państwa, sześcioro uczniów w klasie trzeciej. I to jest cała szkoła. Od 1 września, Szanowni Państwo, trzecia klasa nam wybędzie, tak? Czyli sześcioro uczniów nam ubędzie z tej szkoły, a w oddziale zerowym, Szanowni Państwo, nie ma żadnego dziecka, które pójdzie do pierwszej klasy. Czyli szkoła przy takim funkcjonowaniu miała te 7 uczniów, 2 uczniów w klasie drugiej i 5 uczniów w klasie trzeciej. Z tego więcej byśmy mieli kadry w szkole niż uczniów. Szkoła jest przede wszystkim dla uczniów. W związku z tym tutaj decyzja racjonalna i chyba nikogo tutaj nie dziwi. Od wielu lat monitorowaliśmy na podstawie demografii, że tak to się skończy. I proszę Państwa, no trudno mieć jakieś tam satysfakcję, że po prostu to, co przewidzieliśmy dużo wcześniej, że ta sytuacja kiedyś nastąpi, no nastąpiła i dzisiaj no tutaj Wysoka Rada będzie podejmowała tą decyzję. Zresztą tutaj na ten temat dyskutowane było na komisjach wiele, wiele lat wcześniej, ale proszę Państwa, to również jest sygnał dla innej małej szkoły w Bukowie, bo ta sytuacja również, proszę Państwa, demograficznie zaczyna tak wyglądać, jak wcześniej w szkole żydowej. Tak, to tyle w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Zwracam się do radnych osób wysłuch, do obecnych tutaj na sercu osób. Opinie już poznaliśmy. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Projekt jeszcze raz odczytam. Projekt uchwały nr 18/147/2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie. Proszę o głosowanie. Za projektem i przyjęciem uchwały 11 radnych, przeciwko nie było głosów i dwa głosy wstrzymujące się. A więc podjęliśmy tą uchwałę o likwidacji, większością głosów o likwidacji, o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Żydowie. I szanowni radni, projekt uchwały, którą wnieśliśmy na obrad dzisiejszej sesji, projekt uchwały nr 18/148/2020 roku w sprawie ustanowienia znaku graficznego logo gminy Polanów oraz zasad jego stosowania. Tych materiałów, które szanowni radni otrzymaliście. Takie logo jest. Może ktoś z szanownych radnych sołtysów chciałby jeszcze dodatkowe informacje na temat tego projektu, to bardzo proszę. Chwili, bo panie burmistrzu, nie trzeba dodać. Tak, myślę, że materiał jest tak ładnie opisany, że... Tak. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Bardzo proszę pana burmistrza o odpowiedzi na zapytania państwa sołtysów. Szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadając na te zapytania państwa sołtysów, pan sołtys z Gołej Góry, pan Marek Pietrzak odnośnie drogi. Szanowni Państwo, tutaj w tym gronie padały wiele razy zapytania i informacje odnośnie statusu prawnego tej drogi. Muszę Państwu powiedzieć, że jak ja pamiętam, od kiedy jestem burmistrzem i dużo wcześniej, ta droga była zawsze drogą powiatową. I z tą drogą nigdy nie było problemu. Historia jest chyba od 2 lat. Kiedy tu na jednej z sesji właśnie mieliśmy dosyć burzliwą dyskusję na temat dróg powiatowych, kiedy tutaj radni z Żydowa mieli pretensje o inne drogi,
No i nagle po tej sesji się okazało tak, że przystąpiono do tego, dostaliśmy informację, że nagle, że ta droga nie jest drogą powiatową. Wysłaliśmy do pana wojewody informację, żeby określili do ministerstwa, żeby określili status prawny tej drogi. Dlatego, że większość tej drogi ma zapis, tutaj pan mówił, księgach wieczystych, jako skarb państwa. Normalną rzeczą, że w imieniu skarbu państwa zarządcą w większości, prawie 99%, zarządcą takich dróg jest powiat, pan starosta. Ministerstwo na roku czasu nie odpowiada na nasze wnioski, gdzie przesłaliśmy. Ponaglamy, proszę Państwa, normalnie jest okres jednego miesiąca zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, żeby udzielić odpowiedzi. Nie stosuje ministerstwo takich procedur, nie przestrzega. Wymaga się od gminy, aby tutaj te procedury KPA przestrzegały. Ministerstwo to nie dotyczy, prawda, bo nie ma się do kogo poskarżyć. I myślę, że no jeszcze raz, a jak nie, no to chyba złożymy wniosek. Ale nie za. Tak, nie, robi się, to znaczy to oczywiście to jest następny. To mówi pan o postępowaniach administracyjnych. No myślę, ale po roku czasu naprawdę, sorry, przepraszam. Ale nie dyskutujemy teraz, wie pan, możemy, ja udzielam informacji, prawda? Ja mówię, jaki stan prawny jest, jaki obowiązuje. Proszę Państwa, i do tego pan również pyta, mówię, jak to wygląda. Do tego czasu gmina nie ponosiła kosztów na utrzymanie tej drogi. W tamtym roku, tutaj też muszę pochwalić powiat, bo w tamtym roku remontu dokonał powiat. Na moją wielką prośbę tutaj do pana starosty i za to mu z całego serca dziękuję. Wiem, że jest wielki problem dużych dziur na tej drodze. Wczoraj również tutaj na wspólnej komisji te pytania tutaj, proszę Państwa, padały. Informowałem, że my zakupiliśmy z myślą o tej drodze właśnie 10 ton masy takiej specjalnej, żeby te największe dziury, które zagrażają bezpieczeństwu, w jakiś sposób zniwelować. Dopóki nie będzie statusu końcowego tej drogi, to będzie trudno to znaleźć. W tej drodze, Szanowni Państwo, również pojawia się gmina Bobolice na części jako właściciel tej drogi. Czyli stan prawny jest taki, że częściowo jest na małym odcinku jest gmina Polanów od Gołej Góry. Przesuwając się na większości, chyba 3/4 jest skarb państwa i na małym odcinku jest jeszcze, pojawia się gmina Bobolice. Tak to wygląda. Myśmy prowadzili już rozmowy z panem starostą, mocno zaawansowane, i jeżeli tutaj wszystko by poszło zgodnie z tymi ustaleniami, to myślę, że tutaj do jakiegoś tam porozumienia moglibyśmy dojść, ale tu dzisiaj nie chcę na ten temat mówić. Pani Sołtys Nasławia, pani Golec pyta o drogę ulicę Szkolną. Proszę Państwa, my tą drogę wyłączymy, postawimy znaki i tutaj samochody ciężarowe nie będą z tej możliwości korzystać. Ja zawsze mówię, jak jest problem, proszę Państwa, to nie trzeba czekać na sesję. Tutaj możemy zadziałać tutaj służbą, bo jest to droga wewnętrzna, służbą wydam polecenie, aby zrobimy organizację ruchu drogi wewnętrznej i postawimy znaki, Szanowni Państwo, tonażowe, zakaz korzystania z tej drogi. Tylko mam również prośbę, bo to jest tak, jak my coś tam Państwo zgłaszacie,
coś chcemy w tym kierunku zrobić, to zaraz jest inni przychodzą, mówią, nie, to nam nie potrzeba, to nam nie przeszkadza, żeby tutaj tej sytuacji również nie było, bo również przygotowaliśmy się do remontu, chcieliśmy wykonać drogę w Nasławiu, tutaj do kościoła, gdzie jest wytyczona, no to już miałem tutaj również delegację mieszkańców, że ta droga jest tam niepotrzebna, ale to tylko na marginesie mojej wypowiedzi. Pani Sołtys Warblewa, pani Katarzyna Marzuli. Szanowni Państwo, Państwo widzieliście, co się działo w ostatnim czasie tutaj w terenie gminy Polanów ze względu na duży teren, ale przede wszystkim linie energetyczne, które przebiegają właśnie przez tereny leśne. Mokry śnieg spowodował, że zostały uszkodzone linie energetyczne, połamane cupły i mamy problem, do dzisiaj jeszcze mamy problem z wieloma miejscowościami, które nie mają wody. Nie mają wody i nasze służby starają się to na bieżąco usuwać. Ale też trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli nie ma prądu, to nie można podać wody. Tam, gdzie jest kanalizacja, tam jest problem jeszcze bardziej złożony, dlatego że podanie wody powoduje, że będziemy produkować ścieki. Te ścieki muszą być gdzieś odebrane. W związku z tym w tych miejscowościach, gdzie pracują przepompownie, no niestety nie będziemy mogli tego zrobić. Jeżeli chodzi o tą sytuację, chcę Państwu również powiedzieć, że mamy takie poważne awarie właśnie na przepompowniach i na sieciach, w związku z tym, że to są urządzenia, które pracują na trzech fazach. Jeżeli dwóch zabrakło i pracują na jednej, to się niestety, ale przepaliło nam parę pomp w miejscowościach. Mam tutaj wykaz jeszcze, informacja przed sesją od pana Chelińskiego, jak to wygląda. Każda hydrofonia, szanowni państwo, mamy przystosowaną do tego, aby podłączyć agregat. I teraz zawsze kierujemy się jedną zasadą. Czy ludzie najważniejsi, czy tutaj zwierzęta. Zawsze staramy się w pierwszej kolejności tutaj zasilać tutaj mieszkańców, ale oczywiście też tak nie robimy, że jak parę godzin nie ma prądu, tak, to od razu wysyłamy ekipę. To jest ta sama ekipa, proszę Państwa, czy parę ekip ZUP-u, które usuwają awarie. Jeżeli odciągniemy tą ekipę i pojadą na przykład z agregatem, żeby zasilić na jakiś czas, to nie będziemy usuwać tych usterek. Na spotkaniu z sołtysami, proszę Państwa, była informacja, jak w sytuacjach takich, jak jest, do kogo dzwonić. W gminie odpowiada za te rzeczy pan Piotr Chirowicz, tak, jest podany numer do niego się zgłasza wszystkie rzeczy i on z ramienia gminy w moim imieniu działa, kontaktuje się i informuje. Państwo również mieliście informację na spotkaniu ogólnym, że jeżeli chodzi o energię, zgłaszanie, to tylko możemy, zresztą tam pokazywaliśmy te aplikacje na spotkaniu z sołtysami, jak to zrobić, bo innego zgłoszenia się nie zrobi. Wszystko niestety, szanowni Państwo, idzie przez tą aplikację, przez internet, to trzeba zrobić. Dzisiaj nawet na spotkaniu tutaj z kolegą, panem przewodniczącym Andrzejem Rylukiem, jeszcze przed sesją, właśnie też mi opowiadał sytuację z dnia wczorajszego. Linia energetyczna uszkodzona w miejscowości Krypno, zwisa kabel, jedzie pogotowie energetyczne, kolega tam dojeżdża i mówi, że no tutaj trzeba zgłosić. No trzeba zgłosić, proszę Państwa, innego zgłoszenia oni nie przyjmą, tylko internetowo dopiero z centrali dostaną informację, że takie uszkodzenie muszą usunąć. Tak to niestety, ale tak to działa. Ja pamiętam, że tutaj jeżeli chodzi o pana rolnika, który hoduje tutaj, ma duże gospodarstwo, to wiem, że w wykazie
on ma swój agregat prądotwórczy, jeżeli chodzi, i tutaj z tym gospodarzem nigdy nie było problemów. Myślę, że dzisiaj powinny być te awarie w miarę pousuwane. Szanowni Państwo, i myślę, że tak będzie. Zresztą tutaj Państwu mogę przeczytać, jak to wygląda. Wczoraj mieliśmy Dadzewo, dopiero po południu zostało przywrócone, Krąg, Bożenica, Komorowo. Wczoraj o godzinie 18 dopiero tutaj zostały przywrócone energia Jacinki, przepalona przepompownia w Jacinkach. Już dzisiaj właśnie grupa z Ekowodrolu działa. Rejon Rzeczycy Wielkiej Wabrego, uruchomienie w dniu wczorajszym po godzinie 24, mam taką informację. Cetuń, Gilewo, Rosocha uruchomiono wczoraj o godzinie 19. Wieczno, Chocimino, Łokwica uruchomiono w dniu wczorajszym po godzinie 18. Sowinko, Bukowo. I tutaj mamy problem, są spalone pompy. Proszę Państwa, pomaga nam firma Ekowodrol, która w ramach gwarancji tego zadania, bo Państwo pamiętacie, że w tamtym roku realizowaliśmy i wymianę pomp głębinowych, i w dniu wczorajszym do godziny trwały, do 22 trwały prace ekipy ZUKowskie i Ekowodrolu, do godziny 22 prowadziły sprawy w miejscowości Sowinko. Sowinko jednocześnie zasila, Szanowni Państwo, jak wiecie, miejscowość Krypno, tak, bo to jest tego ujęcia. W Bukowie uszkodzeniu uległa dodatkowa jednoprzepompownia, też nowa jest tutaj uruchomiona. Stary, Nowy Żeliwórz, Kępiny, Goło, Góra, do dzisiaj jeszcze nie ma prądu w tych miejscowościach. Tak, i tutaj jeszcze informacja z posterunku energetycznego, że w dalszym ciągu trwają prace nad zasilaniem pojedynczych gospodarstw, które jeszcze do dzisiaj nie mają prądu. Tak to, proszę Państwa, wygląda na terenie gminy Polanów. Myślę, że dzisiaj powinniśmy te wszystkie awarie usunąć i myślę, że problemy znikną, ale tu generalnie, tutaj powtarzam, procedura jest jednoznaczna, jest problem. Jeżeli chodzi o prąd, proszę Państwa, to zgłaszamy do zakładu energetycznego przez tą specjalnie elektronicznie. A tutaj, jeżeli chodzi o inne rzeczy, czy również panu Firowiczowi, który odpowiada za zarządzanie kryzysowe. Proszę Państwa, tutaj miejscowość Krok, pan sołtys Mariusz Sobieraj, na przystanku jakimś tam drzewa. Przypuszczam, że jest to pas drogi wojewódzkiej, tak mu myślę. No i to do Zarządu Dróg Wojewódzkich taką informację złożę. Jeszcze jedna rzecz, Szanowni Państwo, bo dzisiaj również tutaj sporo interpelacji było. Mam taką prośbę, Państwo zresztą słuchając tych interpelacji, widzicie, że 99% dotyczy dróg powiatowych, nie dotyczy to gmin. Jak z tego wybrnąć, proszę Państwa? Ja i tak, jeżeli interpelacja została złożona, to ja i tak to przekazuję tutaj do zarządu tutaj powiatu, czy do zarządu dróg powiatowych, a co z czego wyniknie, no jeszcze tutaj będę przesyłał jeszcze tutaj do członka zarządu, żeby również wiedział, co tutaj na terenie gminy Polanów i co radni gminy Polanów zgłaszają, jeżeli chodzi o drogi powiatowe. Tak to wygląda i tyle w tej sprawie, w tych Państwa interpelacjach mogę powiedzieć. Na razie dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, Szanowni Państwo, w ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad 18. sesji Rady Miejskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w obradach panu radnemu Rady Powiatu Koszalińskiego, panu Dariuszowi Zdanowskiemu. Dziękuję Państwu dyrektorom. Dziękuję panu burmistrzowi, zastępcy burmistrza, panu skarbnik, wam szanowni radni. Dziękuję serdecznie za aktywny udział państwa sołtysom, panu Kamilu i panu Krzysztofowi.
zmienić obrady 18 sesji Rady Miejskiej. Uważam za zamknięte. Dziękuję.